Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, rotacja IGC w Wordzie z 4 września 2014 roku. Mamy dodane nowe samochody, nowe stare samochody do rotacji i są nimi Ford Focus, którego widzicie tutaj, Lamborghini Quattro 20V oraz Lamborghini Quattro. Chociaż Lamborghini też jest w sumie Quattro, tak? Audi Quattro 20V, Lamborghini Murcielago LP650, myślnik 4, Roadster. I moi drodzy, zacznijmy sobie od Forda Focusa. Ford Focus ST, którego tutaj widzicie, jest to samochód słaby. On prowadzi się dziwnie się w sumie prowadzi, Dziwnie się w sumie prowadzi, powiem wam szczerze. Jest taki... dziwny ma ten skręt. Jakby tak w drugiej fazie tego skrętu był nagle taki nadsterowny, tak? A w pierwszej fazie skrętu taki podsterowny, powiedziałbym. Więc weźmy sobie Focusa, pokażę wam, jak to wygląda. Ford Focus, o proszę bardzo, to jest wersja z osiągnięć, którą dostałem. No i sami sobie zobaczcie. Przyspieszenie nie jest imponujące. Jest to w ogóle jeden ze słabszych samochodów. No może nie najsłabszych, ale ze słabszych, takich średniaków mógłbym powiedzieć, tak? Chociaż wygląd ma naprawdę bardzo, bardzo fajny. Moim zdaniem jest to najlepiej wyglądający Ford Focus w historii Ford Focus. Także to prowadzenie, no właśnie takie jest dziwne. On tak jakby miał, nie wiem, zdaje się, że środek ciężkości jakby miał gdzieś z metr przed przednią maską, przed maską po prostu, tak? Tak dziwnie się, jakby ktoś go na sznurku prowadził, o, może tak, nie wiem, ciężko to tak inaczej określić. Samochodem oczywiście może coś tam wygrać przy odrobinie szczęścia, tak? Ale no przyspieszenie nie jest jakieś tutaj imponujące i ogólnie osiągami jest taki sobie. Kolejnym samochodem jest Audi Quattro 20V, nie Lamborghini, tylko Quattro, za niecały milion, bo 950 tysięcy IGC. I co zyskujemy, wydając tyle gotówki? No, w przypadku, w porównaniu do właściwie Forda Focusa, gdzie oba samochody, no myślę, że mogą rywalizować w tych samych klasach, tutaj mamy zdecydowanie lepsze przyspieszenie. No i samochód przyjemniej się trochę prowadzi, powiem wam szczerze. Jest trochę podsterowny, także będzie nas z zakrętu troszeczkę wyrzucać, ale naprawdę jest bardzo fajny do jazdy i no można nim porywalizować spokojnie z takimi samochodami jak Porsche RSR czy... co tam jeszcze takiego? Ford GT40. O, właśnie, Ford GT40 jest bardzo dobry. Do klasy B. No i zobaczcie, nitro tutaj mamy sobie słabe, tak? Podobnie jak w Fordzie Focusie, którym przed chwilą jeździłem. Z tym, że mówię, tutaj jest dużo fajniejsze prowadzenie i przyspieszenie jest także lepsze. Dlatego gorąco wam polecam ten samochód, jeśli chcecie sobie jakoś urozmaicić rozgrywkę i kupić jakieś auto do klasy B, powiedziałbym, tak? Co chyba nie ulega wątpliwości, moi drodzy, najlepszym samochodem w tej rotacji jest Lamborghini Roadster, krótko mówiąc. Jest to wóz, który posiada niewiele większą prędkość i przede wszystkim trochę lepsze przyspieszenie od zwykłej 640, którą nie wiem, czy ona jest dostępna teraz za IGC. W każdym razie jest troszeczkę to lepszy samochód od tej zwykłej 640, co jest zresztą dziwne, bo w końcu mamy tutaj nieco pogorszoną aerodynamikę, tak? Bo mamy odkryty dach. No ale to jest World. Więc nitro mamy tutaj kosmiczne, tak? Bardzo, bardzo mocne. Ono nie jest w żaden sposób teraz przeze mnie ulepszone. Jest to zdecydowanie najlepszy samochód w tej rotacji, więc nie ma się co tutaj dziwić. Bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie przyspiesza i jak najbardziej można nim rywalizować w klasie A obok takich koksów jak Porsche 997. Chociaż 997 ma trochę lepsze przyspieszenie, ale można wygrywać spokojnie, moi drodzy, spokojnie można wygrywać tym samochodem. Kosztuje 1 800 000 gotówki i za taką cenę macie naprawdę tutaj potężnego rywala do wygrywania klasówek, czy chociażby wyścigów
losowych, tych takich dla otwartych dla wszystkich klas samochodów, tak? Jeszcze tylko krótko powiem wam, jakie samochody zostały wycofane w tej rotacji. Wycofany został niestety Ford GT40 MK1 oraz Porsche 959 oraz Toyota Supra. Całkowicie usunięty samochód z dealera samochodowego to jest BMW Z4 M Coupe. Także będziemy bardzo, bardzo płakać za BMW-ką. No, mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości co do wyboru auta w tej rotacji. Mam nadzieję, że te rotacje teraz będą pojawiały się częściej, no bo ostatnio mieliśmy trochę zastój w tej sprawie. No, zobaczymy jak to będzie. Na obecną chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, pa, pa.